Dwie drużyny, które widzimy na torze sztafety, to OSP Janisze, drużyna męska z województwa wielkopolskiego, to obrońcy tytułu, a także drużyna OSP Zubrzyca Dolna z województwa małopolskiego. Podobnie jak w czasie zawodu młodzieżowych drużyn, także dzisiaj wiele drużyn ma swoich wiernych kibiców, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby wspierać swoich młodych strażaków, którzy tak jak startowali we środę i czwartek, byli bardzo mocno wspierani przez swoich znajomych, rodziny. Tak również dzisiaj drużyny seniorskie również to wsparcie słyszą i to wsparcie mają. Dwie drużyny, które kończą w tym momencie sztafetę na dwóch torach. Strefa tam była, chyba była strefa. OSP Janisze, drużyna była strefa. Czerwony tor wewnętrzny. Czerwona. Czerwona, no.